Filip Kozłowski z Elenetą. Ja zostaję w domu i bardzo was proszę, abyście zrobili to samo. Bądźmy odpowiedzialni za siebie, jak i za swoich bliskich. Tutaj w domu też może być fajnie. Ja wraz z kolegami ćwiczę, aby być w jak najlepszej formie. Wy też tak możecie. Ćwiczcie, czytajcie książki, oglądajcie filmy, seriale, grajcie w gry z najbliższymi. No cóż, w tym trudnym dla nas momencie życzę wam zdrowia i pozdrawiam was serdecznie. Cześć, to Michał Kalinowski. Ja z takim apelem do wszystkich naszych kibiców, nie tylko. Jeśli nie musicie, to naprawdę zostańcie teraz w domach. Wiemy, że są ciężkie chwile, ale musimy to wszyscy razem jakoś przeżyć i siedźcie naprawdę w domach, spędzajcie czas ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, wykorzystujcie te ciężkie chwile na to, żeby rozwijać może swoje pasje stacjonarnie. Ja ze swojej strony jestem już po sprzątaniu mieszkania, teraz mam chwilę czasu, żeby sobie odpocząć i troszeczkę może pograć. Także trzymam kciuki za nas wszystkich i mam nadzieję, że już we wrześniu widzimy się wszyscy na Dortorze. Pozdrawiam. Cześć. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie apeluję do was, zostańcie w domu. Oczywiście mi jako sportowcowi nie jest także łatwo trenować tylko w pomieszczeniu zamkniętym, ale staram się jak najwięcej izolować od ludzi. No cóż, na co spędzam swój czas? Mam trójkę dzieci, więc sami dobrze wiecie, jest przy nich sporo pracy i tak naprawdę tego wolnego czasu nie pozostaje wiele, ale jeśli tylko mam jakąś wolną chwilę, to staram się pracować nad swoim organizmem i wypatruję już dni, kiedy będę mógł w końcu ścigać się na rowerze. Cześć, tu Alex Perka, kapitan Gwardii Pierników. Wszyscy teraz zmagamy się z ciężką sytuacją spowodowaną koronawirusem. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest teraz, żeby być razem. Trzymajmy się zaleceń służby zdrowia, doceńmy ich ciężką pracę i zostańmy w domu. Ja spędzam ten czas ze swoją rodziną, nadal aktywnie, ale w czterech ścianach. Z moimi synami nie narzekamy na nudę. Zabawa, czytanie, gotowanie, rysowanie, nauka, gra w koszykówkę, gry planszowe. Lista nie ma końca. A jeżeli chcecie pomóc innym, zachęcam do dołączenia się do akcji Twardych Pierników, Wolontariat Sąsiedzki. Warto pomagać, dobro powraz. Witam. Chciałbym wszystkich zachęcić do pozostania w domach w ten trudny okres. To jest naprawdę ważne dla naszego zdrowia. Ja ten czas poświęcam na naukę do egzaminów, ale nie zapominam również o ćwiczeniach w domu. Dzięki bardzo. Mieszkańcy Torunia, corocznie zachęcam Państwa do tego, abyśmy byli aktywni, abyśmy spotykali się z innymi, abyśmy przyjaźnili się poprzez wspólną obecność. Tym razem mam gorącą prośbę, taką serdeczną prośbę do Państwa. Chrońmy się, zostawajmy w domach. Bądźmy tymi, którzy nie będą nigdzie ani w jakimkolwiek miejscu spotykali się z innymi. To jest przesłanie na ten trudny czas, na czas kwarantanny, takiej kwarantanny obywatelskiej, kwarantanny nas, mieszkańców, przyjętej w odpowiedzialności za siebie przez samych nas. Panie i panowie, niech nadchodzący weekend to będzie czas rodzinnej obecności w naszych mieszkaniach i domach. Zostańmy w domach, bądźmy bezpieczni.